Niemal dwuhektarowa działka przy ulicy Franciszkańskiej i pomysł na zbudowanie tym razem osiedla. Według koncepcji, która została już opracowana, w 6 wielorodzinnych budynkach znalazłoby się aż 300 mieszkań, ale na wynajem. Na Franciszkańskiej może powstać 5 sześciokondygnacyjnych bloków. W każdym z nich znalazłyby się mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 2400 m2. Szósty budynek byłby wyższy o jedną kondygnację, ale jednoklatkowy. W nim łączny metraż lokali mieszkalnych sięgnąłby około 1700 m2. Planowane tam mieszkania miałyby znacznie bardziej zróżnicowaną powierzchnię, od niewielkich 26-metrowych kawalerek do niemal 70-metrowych lokali. W planach mówi się o ewentualnych podziemnych garażach, oczywiście windach i braku barier architektonicznych. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla pierwszego budynku z 53 mieszkaniami. Tutaj finansowanie jednak nieco różniłoby się od dotychczas stosowanego systemu. Zakładamy wykorzystanie finansowania zwrotnego z Banku Gospodarstwa Krajowego, a to nie pozwala na sprzedaż mieszkań, informuje prezes ZBM TBS. Lokale zatem stałyby się wyłącznie przedmiotem najmu. Koszt wybudowania pierwszego budynku oszacowano na około 13 milionów złotych.